Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Już we wtorek poznamy raport odkrywców Złotego Pociągu. Zaprezentowane zostaną raporty z badań wykonanych przez XYZ Spółka Cywilna oraz AGH i Discovery Channel. W listopadzie spółka XYZ oraz fachowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa prowadzili po raz kolejny badania na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych. We wtorek obie grupy przedstawią raport z wykonanych badań, ich metodologię oraz wyniki. W Wałbrzychu powstaje pierwsza w mieście poradnia zaburzeń pamięci. Będzie ona się mieścić w przychodni zdrowia psychicznego Anima przy ulicy Broniewskiego 83. Zaburzenia pamięci występują w korelacji z różnymi schorzeniami. Najczęściej sugerują, że niedomaga ośrodkowy układ nerwowy. Dysfunkcje pamięci pojawiają się najczęściej u osób w podeszłym wieku i występują wraz z pogorszeniem się innych funkcji życiowych, sugerując rozwijający się zespół otępienny. Istotne jest, że subiektywne odczucie przez daną osobę osłabnięcia pamięci nie zawsze musi być początkiem rozwijania się zespołu otępiennego. Pamięć może po prostu pogarszać się z wiekiem, co jest objawem fizjologicznego starzenia się mózgu. Mówi psycholog kliniczny Daniel Wójcik. Już od lat obserwujemy taki trend, że coraz więcej starszych osób zgłasza się do naszej poradni właśnie z takimi zaburzeniami funkcji poznawczych, uskarżających się na problemy z pamięcią. Często są to osoby właśnie, u których rozpoczyna się proces chorobowy typu choroba Alzheimera albo inne zwyrodnienia ośrodkowego układu nerwowego. No i wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Trend jest zresztą nie tylko tutaj dotyczący nas, ale w ogóle ogólnopolski. Poradnia powstaje ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu leczenie. To pierwsza tego typu placówka w okolicy. Ze względu na to, że obserwujemy w ostatnim czasie, i nie tylko właściwie, ale w ostatnim czasie szczególnie, zwiększoną zgłaszalność się pacjentów i rodzin pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami pamięci, czyli ogólniej mówiąc, z różnego rodzaju zaburzeniami wywołanymi przez otępienia. Otępienia różnego pochodzenia. Jest to kwestia nie tylko psychiatrii, jest to i psychiatrów, jest to kwestia neurologów, internistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To, co my proponujemy, to, żeby w jednym miejscu zdiagnozować pacjenta zgłaszającego się osobiście, bądź w towarzystwie rodziny, żeby zdiagnozować, jakiego to są rodzaju zaburzenia pamięci, jakiego to jest rodzaju otępienie, gdyż od tego zależy, od diagnozy, szczególnie od wczesnej diagnozy, zależy rodzaj leczenia i rodzaj dalszej terapii. My to oferujemy, właśnie tę diagnostykę, my propozycje diagnostyki, no i później leczenia, edukacji, rehabilitacji. Jak rozpoznać początki choroby u bliskiej osoby? Zapomina ona o ważnych spotkaniach, wizytach u lekarza czy celu wyjścia z domu. Ma problemy z orientacją w terenie, jest roztargniona. Zmieniło się jej zachowanie, stała się apatyczna, przestała interesować się sprawami, które wcześniej były dla niej ważne. Stała się podejrzliwa lub agresywna w stosunku do bliskich osób, izoluje się od ludzi, stała się ponura, płaczliwa lub smutna. Zaburzenia pamięci mogą być spowodowane chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nerek czy depresja. W przypadku realnego zagrożenia osłabienia pamięci konieczne jest badanie lekarza psychiatry lub neurologa oraz przeprowadzenie badań neuropsychologicznych. Trafnie postawiona diagnoza, jak i wcześniej rozpoczęta terapia daje większe szanse na opóźnienie czy zatrzymanie choroby. Zaburzenia pamięci dotykają głównie osoby powyżej 60 roku życia. Tak jak w każdym innym schorzeniu, tak samo i w zespołach otępiennych, zaburzeniach otępiennych, czas jest bardzo ważny. Im wcześniej rozpoznane zaburzenia otępienne, im wcześniej zdiagnozowana przyczyna otępienia, bo należy jeszcze tu uświadomić jedną rzecz, że my możemy wpłynąć na dynamikę procesu otępiennego, znajdując jego przyczynę, bo inaczej się leczy i inna jest perspektywa, inne jest rokowanie, prognoza dla pacjenta z otępieniem na przykład miażdżycowym czy na tle jakichś chorób somatycznych, a inna jest na przykład dla otępień typu alzheimerowskiego. Im wcześniej postawimy rozpoznanie, im wcześniej to zdiagnozujemy, tym korzystniejsze rokowanie dla pacjenta. W Wałbrzyskiej poradni zaburzeń pamięci pacjent będzie objęty opieką zespołu specjalistów, w skład którego wchodzi lekarz psychiatra, neurolog i psycholog kliniczny. Poradnia będzie działać od 1 stycznia. Świadczenia będą udzielone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie nie jest wymagane. Można się już rejestrować. A więcej informacji w programie Gość Dnia tuż po serwisie informacyjnym.
Oddział detoksykacyjny w specjalistycznym szpitalu imienia doktora Alfreda Sokołowskiego już działa. Pomoc znajdą tu osoby walczące z uzależnieniem od alkoholu i objawami po jego odstawieniu. Potrzeba otwarcia oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych istniała od dawna. Największy problem był z pozyskaniem pieniędzy od Narodowego Funduszu Zdrowia. 1 grudnia podpisano umowę z NFZ-em, dzięki której na oddziale może być leczonych 25 pacjentów, mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Konrad Kudłacik. Od kilku lat obserwowaliśmy konieczność funkcjonowania takiej jednostki jak ta. Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że choroba alkoholowa jest chorobą dotykającą nie tylko samego pacjenta, ale także jego rodziny, jest problemem społecznym i tak naprawdę proces leczenia i terapii jest długofalowy. Ten oddział jest oddziałem, który rozpoczyna tą terapię. Medycyna musi się dostosowywać do wyzwań demografii, postępu medycyny, a nawet, co tu dużo mówić, zmian społecznych, tak? No po prostu tak to wygląda. Dlatego bardzo się cieszę, że to jest dla miasta, dla regionu, dla szpitala, dla pacjentów przede wszystkim, tak? A że jest ich dużo, to Państwo o tym wiecie. Oddział jest zupełną nowością w Wałbrzychu. Wcześniej pacjenci z podobnymi problemami musieli leczyć się w innych miejscowościach. Do tej pory, kiedy chcieliśmy zapewnić pacjentowi z alkoholowym zespołem abstynencyjnym wysokospecjalistyczne leczenie, musieliśmy skierować go do Złotoryi, do Wrocławia, do Lubiąża, do Bolesławca. Część tych pacjentów trafiała na oddział psychiatryczny i tak jak panowie zauważyli, blokowali miejsca, na których można było leczyć pacjentów z chorobami psychicznymi. Najtrudniej było pozyskać fundusze na uruchomienie oddziału. Drugim wyzwaniem było zgromadzenie załogi, gdyż pacjenci przebywający w tym miejscu są raczej trudni. Bywają też agresywni. Przyjmujemy pacjentów, którzy przestali pić po dłuższym ciągu spożywania alkoholu i pojawiły się u nich objawy zespołu abstynencyjnego. Takie najbardziej widowiskowe to drżenie rąk, drżenie ciała, poty, niepokój, bezsenność. Jesteśmy też przygotowani do przyjmowania pacjentów z majaczeniem alkoholowym, tym słynnym delirium tremens, kiedy to człowiek, który zaprzestał picia alkoholu, zaczyna halucynować, tracić kontakt z rzeczywistością. Jesteśmy gotowi udzielić tym pacjentom specjalistycznej, fachowej pomocy po to, żeby doszli do zdrowia w warunkach zapewniających im brak ciężkich powikłań. Oddział detoksykacyjny nie będzie pełnił funkcji izby wytrzeźwień. Przyjmowani tutaj pacjenci mogą mieć do promila alkoholu we krwi. Izbą wytrzeźwień nie jesteśmy i nie będziemy. Przyjęliśmy założenie, że będziemy przyjmować osoby, które w wydychanym powietrzu mają do 0,5 mg alkoholu na litr, co się przekłada na około 1 promil alkoholu we krwi. To jest taki górny próg zawartości alkoholu w organizmie, z którym będziemy na oddział przyjmować. Osoby z większym poziomem alkoholu, zanim zostaną przyjęte, muszą wytrzeźwieć. Zadaniem oddziałowego zespołu ma być pełna diagnostyka choroby i oczyszczenie organizmu pacjenta. Zatem leczenie ciała, a nie duszy chorego. Za to drugie są już odpowiedzialne specjalistyczne ośrodki terapeutyczne. Dbamy o to, żeby ciało wyszło z najgorszego etapu choroby, żeby pacjent stanął na nogi. Dalszy etap leczenia, czyli terapia uzależnienia, czyli strona ducha, tym zajmują się oddziały i zakłady lecznictwa odwykowego. To stara, trochę mylna nazwa, ale funkcjonuje nadal. Te oddziały i zakłady prowadzą terapię uzależnienia, czyli uczą pacjenta, jak to zrobić, żeby nie zaczynać pić alkoholu. Jeżeli pacjent nie będzie zaczynał pić alkoholu, nie będzie też powodu, żeby trafiał do nas. Jak deklaruje zespół oddziału, każdy, kto potrzebuje specjalistycznej pomocy, znajdzie ją w tym miejscu, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczony, czy nie. Na pewno nie jest tak, że warunkiem rozpoczęcia leczenia jest posiadanie ubezpieczenia. Jeśli mamy sytuację taką, gdzie musimy
ratować życie bądź też zdrowie człowieka, to my to robimy. Natomiast kwestia finansowania i rozstrzygania tego problemu pozostaje w rękach naszego działu prawnego. Nie możemy tutaj jakby dzielić pacjentów. Mówimy, w takiej sytuacji możemy robić tylko taki podział pacjentów możemy robić wówczas, kiedy mówimy o leczeniu planowym, czyli wówczas, kiedy pacjenci przychodzą do planowego leczenia. Tutaj nie ma czegoś takiego, więc raczej traktujemy to jako sytuacje nagłe. I tutaj nie będziemy na to zwracali uwagi. Wydaje się, że chyba jest to właściwe podejście. Taka jest nasza misja. Finansowanie z NFZ-u zakłada, że jednorazowe leczenie danego pacjenta może trwać do 10 dni. Po tym czasie chory będzie musiał podjąć decyzję, czy chce się leczyć dalej i zgłosić się na terapię leczenia uzależnień. Sezon świąteczny w Wałbrzychu został oficjalnie rozpoczęty. Większość światełek już zainstalowano. Zdobią one miasto i tworzą bożonarodzeniowy klimat. W dodatku są energooszczędne. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta co roku wymienia 1/3 ozdób, które pojawiają się w stałych punktach Wałbrzycha. Dodatkowo dokładane są nowe ozdoby w miejscach, które zostały niedawno odrestaurowane, by jeszcze bardziej je upiększyć. Mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Bogusław Rogiński. Okres świąteczny się zbliża, mimo tego, że w supermarketach już mamy święta w pełni, to tak naprawdę w naszej kulturze możemy mówić o okresie świątecznym od Mikołaja. Jak Mikołaj na saniach przyjeżdża, to znaczy, że święta blisko. Staramy się jak co roku zwiększyć atrakcyjność Wałbrzycha i w związku z tym zdecydowana większość ozdób, która już jest nowa, już została wymieniona, oczywiście pozostaje, natomiast są miejsca, nowa przestrzeń publiczna, która zaczęła ładnie wyglądać, na przykład skrzyżowanie Uczniowskiej z Wrocławską, gdzie również ozdobimy. W zeszłym roku powstało rondo przy wjeździe do Wałbrzycha. Świeci już tam w tej chwili dąb, który jest symbolem Wałbrzycha. Oświetlenie jest dostarczane i instalowane przez firmy zewnętrzne. Firma, która dostarcza nam te ozdoby, akurat mieści się w okolicach Warszawy i została wyłoniona w ramach przetargu. Natomiast firma, która montuje, jest to nasza miejscowa firma, która odpowiada za część eksploatacji również oświetlenia w Wałbrzychu. Większość lamp w Wałbrzychu została już wymieniona na energooszczędne w ramach programu SOWA. Okazuje się, że stwarza to problem przy rozliczaniu zużycia energii zużywanej przez świąteczne ozdoby. Z racji tego, że są obszary w Wałbrzychu, które zostały objęte SOWą, będziemy mieli tutaj pewien problem, bo będziemy musieli na tych wszystkich ulicach, na których było wymieniane oświetlenie w ramach SOWy, liczyć oddzielnie tą energię, którą zużywają ozdóbki, żeby można było odliczyć od energii, ponieważ z efektu zamontowania tych wszystkich energooszczędnych opraw będziemy musieli się rozliczyć z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i to na zasadzie takiej, że comiesięczne faktury będziemy musieli przedstawiać. Te faktury oczywiście wzrosną. One nie wzrosną wbrew pozorom tyle, jak wzrastały kiedyś, gdzie ozdób było znacznie mniej, ale one były bardziej energochłonne. To są oszczędne już w tej chwili LED-owe urządzenia. Iluminacje świąteczne będą zdobywać Wałbrzych prawdopodobnie do końca stycznia. Wszystko zależy od pogody. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusław Rogiński obiecuje, że jeśli spadnie i utrzyma się śnieg, ozdoby będą cieszyć oko mieszkańców nieco dłużej. Taksówkarze przy ulicy Kościuszki, oczekując na klientów, zajmują miejsca parkingowe dla mieszkańców. Powód to za mało miejsc postojowych dla taksówek po przebudowie drogi. O problemie z miejscami parkingowymi przy ulicy Kościuszki poinformowali nas mieszkańcy, którym nie podoba się fakt, że taksówki oczekujące na klientów zajmują miejsce parkingowe wzdłuż ulicy, mówi asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Niestety obserwujemy taką sytuację, że taksówkarze, którzy czekają na swoją kolej do zajęcia miejsca na postoju dla taksówek, korzystają również z miejsc postojowych, miejsc parkingowych, które są przeznaczone dla
osób przyjeżdżających do Śródmieścia. Po drugiej stronie ulicy Kościuszki przy budynkach należących do PGNiG na przykład. W związku z tym wielokrotnie są tam wysyłane patrole i zarówno Straży Miejskiej, jak i Zarządu Dróg i Komunikacji i Utrzymania Miasta. Jednakowoż nie obserwujemy rozwiązania tego problemu, ponieważ panowie wtedy odjeżdżają, po chwili wracają i jest dokładnie taka sama sytuacja. Po przebudowie ulicy Kościuszki dla taksówek wydzielono zatoczkę, na której mieszczą się 3 do 4 samochodów. Jednak jak się okazuje, jest to za mało. Informacje dotyczące postoju taksówek, jak również zachowania taksówkarzy na tej ulicy, na ulicy Kościuszki, docierają do nas od dłuższego czasu. Jest to sytuacja trudna, żeby nie powiedzieć patowa, w której należy pogodzić interesy kilku stron. Rozwiązaniem byłoby zwiększenie liczby miejsc postojowych dla taksówek, ale ulica Kościuszki została już gruntownie przebudowana i jest to niemożliwe. W pobliżu rynku, zupełnie niedaleko, około 150 metrów dalej, jest duży parking przy ulicy Rycerskiej, który bardzo często nie jest wykorzystany w 100%, i tam mogą parkować mieszkańcy przyjeżdżający do Śródmieścia. Rozwiązania problemu brakujących miejsc parkingowych i za małego postoju taksówek na razie nie widać. Urząd Miasta obiecał zająć się sprawą w najbliższych miesiącach. Przy ulicy Stacyjnej został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha może bezpłatnie wyrzucić tam odpady problemowe, czyli te, których nie można wyrzucać do pojemników na śmieci, które stoją pod naszymi domami. Przok jest miejscem, do którego można dostarczać tzw. odpady problemowe, np. zużyte opony, gruz z remontu, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, przeterminowane leki czy starą odzież. Tu każdy mieszkaniec Wałbrzycha, w istocie nikt nie będzie tu weryfikował, czy ma zameldowanie, czy nie. Każdy może przyjechać tu codziennie, łącznie z sobotą i do przygotowanych pojemników, które są specjalnie do tego zbudowane, przygotowane, wrzucić selektywne odpady, którymi właściwie jest wszystko poza odpadami zmieszanymi. To jest miejsce do pozbycia się tak zwanych odpadów problemowych, czyli te, które powstają w gospodarstwie domowym, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie można ich wrzucić do tak zwanych odpadów zmieszanych, tak jak pan prezydent mówił. To są tak zwane wielkogabaryty, to są opony, to jest gruz z remontu, które ciągle gdzieś tam dostajemy telefony, co z tym zrobić. Powstają w gospodarstwie domowym, czyli są odpadami komunalnymi, ale powinny trafiać do takich miejsc i to jest miejsce, do którego zapraszamy wszystkich. Koszt uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to około 650 tysięcy złotych. Przok ma być udogodnieniem dla mieszkańców północnej części miasta, dla których do istniejącego już punktu przy ulicy Beethovena mogłoby być za daleko. Wybór padł tutaj na to miejsce, na ulicę Stacyjną. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim mamy tak, bliskość dwóch największych dzielnic Wałbrzycha, prawda? Więc Piaskowa Góra, Podzamcze, północna część miasta, która do tej pory nie miała takiego obiektu. Odpady w Przok przyjmowane są nieodpłatnie w ramach ponoszonej przez mieszkańców comiesięcznej opłaty. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 18, a w soboty od 10 do 14. Uruchamiamy w Wałbrzychu kolejny element, kolejny etap gminnego programu zagospodarowania odpadów. Ten cały system rozpoczęliśmy organizować 2 lata temu. Dziś mamy już bardzo wiele doświadczeń. Ten system w Wałbrzychu dość dobrze działa. W najbliższych dniach uruchamiamy kolejny ważny element zagospodarowania odpadów. Tym razem chodzi o odpady selektywnie zbierane i otwieramy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Stacyjnej. To jest ulica boczna od ulicy Uczniowskiej. To jest specjalna instalacja, w którym każdy mieszkaniec w